Dzień dobry, nazywam się Rafał Masny i zgadzam się na wykonanie na mnie mostu kataleptycznego, co już brzmi zajebiście. Jestem żółtodziobem w tym temacie, dlatego mam takie myśli w stylu nie każ mi się zeszczać w gacie na przykład na hipnozie. To ty masz pełną kontrolę nad tym stanem, w jakim się znajdujesz. Ja mogę ci sugerować różne rzeczy, jeżeli ty postanawiasz podążać za moimi sugestiami, to doświadczasz fajnych rzeczy. Natomiast jeżeli sugestia, którą ja bym tobie podał, nie zgadza się jakby z twoim, nie wiem, przekonaniem moralnym, etyką jakąś, czy po prostu nie zrobiłbyś czegoś tak w ogóle sam, to nie przyjmiesz tej sugestii. Okej, czyli sugestia typu urosnę 10 cm nie wchodzi w grę, tak? Taka sugestia może sprawić, że ty będziesz się czuł jakby wyższy o 10 cm, natomiast no, fizjologicznie się to raczej nie zmieni. No ale zawsze coś, no. Jeśli jest możliwość wrzucenia mi sugestii czarkowi z podświadomości, żeby być bardziej luźnym na treningu boksu, to super. Ale zboję się teraz przed kamerą, wyjdę na jakiegoś drewniaka. Och, super. Drewno totalne, więc mamy z czego startować. Teraz zrób tak, bo jesteś spięty. Jaki chcesz być? Luźny. Jaki to jest, kiedy jesteś luźny? Jak się czuje twoje ciało? Pewne siebie, mam wyżej na pewno zadarty podbródek. Czuję się spokojniej, pewniej. Weź tak parę ciosów, po prostu tak, tak sobie zadaj. No, tak po prostu. Dobra, no. No, tak, tak w ogóle w powietrzu. O? Zobacz, co się dzieje. Ja to zabawne po prostu. Jeszcze raz, pamiętaj o tym ludzie. Dobrze. Los. Pamiętam o tym ludzie. Jakby twoje ciało było takie, całą taką wodą, no nie? Wodą, tylko w opakowaniu po prostu tutaj skóry. Okej. Jak tą wodę tak przerzucasz, tak? Dla twojej podświadomości nie ma czegoś takiego jak czas, jak przeszłość i przyszłość. Dla niej jest tylko teraźniejszość. A to znaczy, że kiedy wyobrażasz sobie to teraz, to dla twojej podświadomości to się dzieje. Czy to spięcie ma jakiś kolor, ma jakiś kształt, jak to wygląda w ten sposób, no? Pomarańczowy. Pomarańczowy, Z każdym wdechem wdychasz, to rozluźnienie rozchodzi się po całym twoim ciele, wpływając tym niebieskim kolorem na te mięśnie, nawet na ten mięsień tam. A z każdym wydechem wydychasz ten pomarańczowy kolor na zewnątrz. Tak, czuję jakby mniejszy blok w tym momencie, tak? Okej. Super. Odwróć się, nie odrywając nóg, najbardziej swoją lewą stronę, jak potrafisz. Lewą? Tak. W sensie z rękami? Tak, dokładnie tak, tak. Najbardziej, jak potrafisz. Okej, zapamiętaj ten punkt. Mniej więcej, nie? Dobra, wróć. Opuść ręce, zamknij oczy. I wyobraź sobie, że robisz dokładnie ten sam ruch. Ten sam ruch, tylko że sięgasz dalej. Że możesz skręcić się o wiele bardziej. Wyobraź sobie, na razie sobie tylko wyobraź. W swoim umyśle. Masz to? Mam. Wyobraź sobie, że czujesz to skręcenie, że to... Okej, otwórz oczy i zrób to jeszcze raz. Wow. No nie? Okej. Na tym to troszkę polega właśnie. Wow, no okej, jestem w szoku w tym momencie. Teraz już pewnie... Ale właśnie, znowu się zaskoczysz. Tak? Zobaczysz. Ja to samo też... Dobra, mówię. Bardziej już naprawdę nie mogę. Okay. Już mnie bolą plecy nawet. Dobra. Nie odrywam stóp pod ziemi. Wow. Także tak. Wow, w sensie... Okej. Okay. Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. To może dać ci wzgląd, jakie to jest fajne narzędzie twoja wyobraźnia, kiedy to robisz. Tak jak myślisz o boksie, o tym będąc rozluźnionym, kiedy czujesz się rozluźniony, możesz boksować coraz lepiej, prawda? Tak, bo tak, kiedy tak. Boksujesz rozluźniony, to możesz zauważać więcej rzeczy, wydawać więcej ciosów. Będąc rozluźniony, z każdym czasem tak bardziej. Rozumiem. Wow. Nie oszukiwałem. To jest... Wow, jestem w szoku, naprawdę. No super, to mniej więcej właśnie potęga naszego umysłu, naszej podświadomości, no, z której niestety nie jesteśmy do końca nauczeni jeszcze korzystać, ale coraz więcej osób zaczyna się tym interesować, dlatego myślę, że to na coraz lepszej drodze jest. Wow, super, dziękuję, no, nie wiem co powiedzieć, dzięki. Nie ma sprawy. Słuchaj, czy chciałbyś doświadczyć czegoś takiego jak taka chwilowa amnezja na coś? Pewnie. W sensie, oczywiście to jest tylko na chwilę tutaj nagrywania, później wszystko do ciebie wróci jak na spokojnie chodzi, tylko o to, żebyś sobie mógł zobaczyć. Dobra, jak super. To... Pozwól, że ja wezmę twoją sobie dłoń do góry. I ja pozwól, że ja będę trzymał. No, rozluźnij tutaj cały. Tylko, że ja trzymam twoją dłoń. No, spokojnie. A jeszcze nie, rozluźniłaś. O, super. Super. I zamknij oczy. I zauważ to rozluźnienie. Słyszysz mój głos, siedzisz na krześle i wiesz, że jesteś w studio. A to znaczy, że możesz rozluźniać się nad jeszcze bardziej, nad jeszcze głębiej. Co mi możesz powiedzieć? Jak się czujesz? Dziwnie.
Dziwnie. Się tak, wiesz, na pół kontroluję, na pół nie. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, jak ja biorę z twojej głowy i wyciągam liczbę 3. Wyciągam tą liczbę. Nie ma jej. Nie ma tej cyfry. Po prostu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otwórz oczy. Policz szybko od 1 do 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, super. A zobacz na moje palce. Możesz policzyć po kolei moje palce? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weź, pokaż palcem po prostu i policz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, super. Pomyślałeś o alkoholu. Lubisz sobie czasem troszkę się wstawić? Okazyjnie? No, okazyjnie, bacz. Okazyjnie, bacz. A chciałbyś upić się hipnozą? Mogę. Super. Wyobraź sobie, że na stole przed tobą właśnie przychodzi barman i stawia dokładnie taką whisky z lodem, z wodą i z cytrynką, jaką ty uwielbiasz. Masz ochotę się tego napić? No, tak. Okej, super. Natomiast to jest pewna specjalna whisky, która ma wiele większy woltaż niż normalna. To znaczy tylko i wyłącznie tyle, że smakuje przepysznie. Natomiast działa o wiele szybciej, o wiele lepiej. Napij się. Okej, to weź takiego łyka. Pozwól sobie. Jak czujesz, kiedy spływa ci po gardle? Do żołądka. Mocno. Pijąc sobie taką whisky, zaczynasz tak coraz bardziej się rozluźniać. Napływają kolorki na twarz. Wiesz, stracałeś taki weselszy troszkę. Zabawniejszy, nie? Jak się czujesz? Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, okej. Okay. Wiesz, co jest najzabawniejsze? Czy chciałbyś w tym stanie sobie jeszcze trochę pozostać? Tak. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Otóż raczej, jak się czujesz? Trochę mi zeszło, ale dalej kołysa. Dalej kołysa? Dalej kołysa. Także na tym to polega. Dlatego ważne jest, że jeżeli ktoś przychodzi do hipnoterapeuty, to ważne jest to nastawienie, że osoba, która przychodzi, to robi to dla siebie, jest zdecydowana zrobić jakąś zmianę. Bo jeżeli ktoś przychodzi i mówi, no, bo moja żona mnie tu przysłała, żebym nie palił, no to się mija zupełnie z celem. To do niczego się nie dojdzie wtedy. Za chwilkę będę wprowadzał się w ten stan transu, natomiast takie jakby powiedzmy słowo klucz, bo ja będę mówił śpi, to znaczy tylko i wyłącznie tyle, żebyś zamknął oczy i się rozluźnił. Za chwilę poproszę cię, żebyś zamknął oczy. Kiedy policzę od 3 do 1, na 1 zacznij po prostu bardzo mocno naciskać swoją ręką na moją w dół. Od 3 do 1, okej. Okay. Ciśnij mocniej, mocniej, na pewno masz jeszcze siłę. O, właśnie tak, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Jeszcze, śpi. Rozluźnij się głębiej. Właśnie tak, zwróć uwagę na swój oddech. I za chwilę poproszę cię, żebyś zaczął tą rękę napinać. Bardzo mocno, jakby twoja dręka, ramię zablokowane, łokieć zablokowany i nadgarstek zablokowany, jakby twoja ręka stawała się jednym kawałkiem metalu. Z każdą liczbą ona napina się jeszcze nawet mocniejsza, także o właśnie, super, dokładnie tak. Kiedy powiem jeden, ona będzie już tak napięta, takim kawałkiem metalu, że będziesz mógł próbować ją zgiąć, ale czym bardziej będziesz próbował ją zgiąć, tym ona się będzie bardziej prostowała, bo jest taka mocna, właśnie tak. Za chwilę ja wstanę i wezmę ciebie za dłonie, żebyś ty też wstał. I możesz zauważyć, że poruszasz się cały czas będąc komfortowo rozluźniony w twoim umyśle. Twoje ciało może pracować normalnie, może pracować nawet jeszcze lepiej niż normalnie. Żebyś sobie wyobraził, tak jak twoja ręka była tym metalowym prętem, tak teraz ty całe, twoje ciało staje się metalowym prętem. Jeszcze mocniej. 3, bardzo mocno, dokładnie tak. Zupełnie tak, jakbyś był metalowym prętem wbitym w ziemię. Z każdym oddechem mocniej mogą się napinać twoje wewnętrzne mięśnie. Ty możesz to obserwować, kiedy twój umysł jest rozluźniony. To napięcie nie powoduje dla ciebie dyskomfortu, a wręcz przeciwnie. Ja cię znowu potrzymam za rękę i tutaj usiądź, tu jest krzesło. O, dokładnie, super. Obrócił się na swoją lewą stronę. Bardzo dobrze. No i zacznij kłaść się poli do tyłu. Ja tu krzesło będę trzymał. Żebyś Czarek przytrzymał to krzesło, żebyś sprawił, że to jest stabilnie tutaj. Tutaj, żeby wiesz. Możesz masny podnieść nogi do góry. Jeszcze proszę. Okej, super. Jeszcze stabilniejszy, jeszcze mocniejszy, jeszcze większym mostem, kiedy umysł rozluźnia się bardziej. To ciało głęboko napięte, wszystkie mięśnie głęboko napięte. A ty coraz bardziej rozluźniony mentalnie.
Umysł rozluźniony, ciało napięte. Umysł rozluźniony, ciało napięte. Nad jeszcze bardziej. Możesz się wygnąć jeszcze większy łuk, jak ten prawdziwy most. Prawdziwy most. Jeszcze ciało bardziej. Umysł rozluźniony, ciało bardziej napięte. Umysł rozluźniony, ciało bardziej napięte. Zrozumiał, właśnie tak. Właśnie tak. Zobacz, jak wspaniale twoje ciało pracuje. Jak wspaniale jest napięte, kiedy umysł rozluźnia się. A ty nad jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Za chwilę. Jeżeli mrukniesz, oznacza to zgodę. Czy Czarek może na tobie usiąść? Hmm? To za chwilę Czarek na tego usiądzie, a ty nawet jeszcze mocniej, jeszcze bardziej napięty, umysł rozluźniony. Umysł rozluźniony. Ciało napina się nad jeszcze bardziej, umysł rozluźniony. Umysł rozluźniony, a ciało napina się nad jeszcze bardziej. Na tych wszystkich mięśniach, ciało bardzo napięte, umysł rozluźniony, a ciało napięte nad jeszcze bardziej, sposób dla ciebie komfortowy, oddychasz. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Super. Bo wiesz, co jest najciekawsze teraz? Kiedy napiłeś tak bardzo mocno, to teraz tak bardzo mocno możesz się rozluźnić. Dokładnie. Jaka to jest jakość tego głębokiego rozluźnienia, prawda? 4, 5, otwórz. Wow. Wow! Powiedz, co czujesz, bo ja nie mam słów. No niesamowite, ale... Znaczy nie, w sensie śmieszne, bo cały czas czujesz się tak naprawdę przytomny. Mhm. I to też nie jest tak, że dzieje się coś, że tutaj moglibyście mnie wywieźć na inną planetę. Fajne. Fajne jest to, że jakby ja już teraz rozumiem, że to nie jest coś takiego zewnętrznego, tylko że to jest coś, co też musi wyjść z ciebie i to może współpracować, wtedy to działa, a nie, że można to po prostu narzucić, czy też zrobić komuś, kto tego nie chce. Tak jest. Super. Jeszcze raz dzięki. Dzięki wielkie, wow. Super. Ale super. Nie mogę się doczekać, jak to widzę. Ale czy ty nie udawałeś?